Witamy w kolejnym odcinku z Bułgarii. Dziś pokażemy najładniejsze plaże, jakie udało nam się odwiedzić. Wiadomo, wszystko kwestia gustu. My najbardziej cenimy sobie dzikość, naturalność i jeśli to możliwe, jak najdalej od ludzi. Do niedawna w Bułgarii można było bez problemu spać na dziko i wjeżdżać samochodem na plażę. Teraz władze niestety wprowadzają nowe przepisy i być może będzie to zupełnie zakazane. Póki co, przed i po sezonie nie ma większego problemu ze spaniem na dziko. Jest to popularne nie tylko wśród turystów z zagranicy, ale i Bułgarzy chętnie rozbijają namioty na plaży. Jak znajdziemy jakieś fajne miejsce, to lubimy sobie zostać parę dni. Wtedy rozkładamy cały gram i taki wielki obóz i się nie ruszamy, bo nam się nie chce, bo jest fajnie i no wiadomo, wszystko mamy pod ręką, powyciągamy sobie i jest przyjemnie. Tak więc pokażę Wam, co lubimy i co robimy generalnie, jak wygląda nasz domek. Tutaj jest moje biuro, tu składam filmiki, zdjęcia obrabiam w telefonie, bo wszystko zawsze robię w telefonie. Tutaj mamy nasz breakfast bar. No proszę bardzo, niedźwiedź jadł śniadanie, nie posprzątał, a teraz ucieka tam, chowa się. Udaje, że to nie on. Tutaj w tych szufladach mamy wszystkie produkty żywnościowe. Nie pokażę, bo jest tego mnóstwo i nie wygląda to wszystko ładnie, schludnie. Zabezpieczone w tej chwili jest takim to wynalazek niedźwiedzia. On ma dużo takich wynalazków. Tutaj zabezpieczył. Bo jak nieraz nie jesteśmy idealnie w poziomie, to szuflady się otwierają, więc trzeba tutaj mieć zabezpieczenie, żeby się zamknęły. Tam są takie rzeczy techniczne, to kiedyś Wam niedźwiedź opowie, do baterii solarnych. Tutaj, tam daleko, nie wiem czy widać, ogrzewanie, to kiedyś obiecuję, że pokażemy dokładnie, zrobimy taki odcinek specjalnie właśnie o tym, jak skonstruowane jest to auto. Tutaj w tym pudle mam gary, no to też niestety no, wygląda tak, jak wygląda, no nie da się tego inaczej, wiecie, no, nie mam półek, że sobie poukładam, jeździmy, wszystko się przewraca, musi być w ten sposób. Tu mamy kucheneczkę, uwielbiam tutaj gotować, muszę Wam powiedzieć, strasznie lubimy ten zestaw taki, kupiliśmy to. Przypomina mi się zabawy z przedszkola, wiecie, jak były takie mała kuchnia i małe, wiecie, jakieś tam naczynia i czajniczek i wszystko, więc uwielbiam to. Tutaj zawsze szykuję wszystkie posiłki na tym stole i to, co ja lubię najbardziej, to, że jak przygotowuję posiłki, to mam takie widoki. W tej chwili akurat jest troszeczkę pochmurno, za chmurką. Ale słońce powolutku wychodzi, ale to nieważne. Najważniejsze, że ja słyszę szum fal, jestem nad morzem i jesteśmy sami, co oczywiście jest dla nas najważniejsze i nie zawsze nam się udaje tak idealnie być w takim miejscu, ale często jesteśmy i wtedy jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Poszedł!
znowu się zakopał. No i dupa. Teraz już wszystkimi czterema kołami. Teraz to już w ogóle wszystkimi czterema kołami. Chyba te metalowe też musisz wziąć na przód. Dobra, idę pomagać. Koniec z nagrywaniem. Chociaż podniosę mu te. Jak wjeżdżaliśmy tutaj, to jednak ten piasek był dużo twardszy, a teraz było kilka takich naprawdę fantastycznych, ciepłych dni i ten piasek jedzie, może się uda tym razem. No, uda się, bo tam dalej już jest bardziej twardo. Wyjedzie. To słynne złote piaski Bułgarii. Nie tak złote after all. Ta konkretna plaża była koło wsi Bliźniacie, między Warną a Obzor. Kampery zatrzymują się przy brodze, tuż przy plaży. Teraz przenosimy się zaledwie parę kilometrów dalej, w stronę Burgas, na piękną 13-kilometrową piaszczystą plażę Szkorpilovci. Dla nas to była najlepsza miejscówka w całej Bułgarii. Jeśli chcecie pineski do naszych miejsc, to zapraszamy na bloga. Link w opisie filmu. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli Wam się podobało, być może chcecie wesprzeć nasz kanał i zostać naszym patronem, jak to zrobić, znajdziecie w opisie. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze, lajki i udostępnienia. Mamy nadzieję do zobaczenia ponownie w kolejnych odcinkach z Bułgarii. Niedźwiedź się ze mnie śmieje, że ja nie wiedziałam, co to jest takiego normalnie. No sorry, no ale takiego wina to ja jeszcze nie widziałam. Ja widziałam jakieś różne w kartonikach, ale w takiej formie to nie widziałam. No, no ciekawe, czy da się wypić. No.
przyjechał niedźwiedź, a ja chciałam zacząć nagrywać. Ja wiedziałam, że tak będzie, że ty przyjedziesz. Jest niedźwiadek. Update'owałam social media, co zawsze jest najważniejsze, żeby odpowiedzieć na wszystkie wiadomości. Ja to tam wiem, że jak się ktoś coś pyta, to jak się ja się pytam, to nie lubię czekać, tylko chcę dostać odpowiedź od razu. Tak więc staram się od razu odpisywać na wszystkie wiadomości. W ogóle uwielbiam, jak się coś pytacie i komentujecie, więc jak najbardziej proszę, żebyście dalej komentowali.